Maciek Słoleński, po powrocie z Kalifornii, jak było? Jak ten okres przepracowałeś? Solidnie. Zrobiliśmy bardzo dużo rund. Jeden sparing 10-rundowy, dwa sparingi po 8 rund z 4 albo 5 sparing partnerami, z 5 w sumie. Bardzo solidnie, bardzo sumiennie przepracowaliśmy ten okres. Dobrze, że zmieniliśmy troszeczkę lokalizację, bo wiadomo, tutaj te 6 tygodni w Chicago się zaczęło robić troszeczkę tak monotonnie, ale taka nowa świeżość weszła, tygodniowy obóz w Kalifornii. Genialny ruch. Wartościowi sparring partnerzy też. Tak, bardzo wartościowy. Jeden bardzo wartościowy, to wiecie, sparowałem z Jimmy Munguyą, sparowałem jeszcze z kilkoma innymi naprawdę bardzo solidnymi chłopakami, no więc no, owocnie. Teraz te ostatnie tygodnie jak będą wyglądać? Na jakim teraz etapie jesteś? No teraz jestem na etapie cały czas sparingów, w zasadzie 3 tygodnie sparingów, wchodzimy w ten chyba... Ten i następny tydzień będą najmocniejsze sparingi po 10-12 rund, więc jeszcze 2 tygodnie naprawdę takich bardzo mocnych sparingów, bardzo mocnej eksplozywności, no cały czas też boks, kondycja, ale głównie skupiamy się tutaj na sparingach, a więc prawdopodobnie ściągniemy kogoś jeszcze tutaj do Stanów. Do Chicago, może z Houston, może z Los Angeles, bo jeszcze planowaliśmy wylatywać jeszcze raz do Los Angeles, ale tak myślimy, że znowu lecieć tam, z nim mieć czas. Jednak te 2 godziny to niby niedużo, ale jednak troszeczkę może na nas źle wpłynąć. Podróż, wyjazd, przyjazd, to jednak jest czas, regeneracja, a więc raczej kogoś ściągniemy tutaj, będziemy tutaj planowali sparingi dalsze. Z Andrzejem Fonfarą jeszcze niedawno walczyliście na wspólnych galach, a teraz pracujesz z nim. Jak ta współpraca wygląda? W ogóle pomysł, żeby spróbować z Andrzejem, żeby z jego doświadczenia też skorzystać tutaj, pewnie jak to się wszystko pojawiło, narodziło i realizuje. Znaczy, wiesz co, w sumie z jednej strony to było taki spontaniczny, nie było spontaniczne, bo spotkałem się z Andrzejem Fonfarą podczas jego walki, gdzie sekundował Patrykowi Szemyskiego w Koninie. Tam żeśmy się spotkali, porozmawiali, tam w sumie ja już wcześniej miałem gdzieś tam kiekował mi pomysł, że może spróbować pracować z Andrzejem Fonfarą. Mało tego, wcześniej rozmawialiśmy jeszcze z Andrzejem, żeby przyjechać do niego na sparingi, tak? I mieliśmy jechać do niego na sparingi, Andrzej przyjechał właśnie do Konina i żeśmy porozmawiali, mówię, ty Andrzej, może byś mi pomógł w przygotowaniach do następnej walki, a będzie tylko taka okazja. Andrzej powiedział, że nie ma problemu, trzeba to wszystko porozmawiać, przeanalizować. I co, no jesteśmy tutaj, tak? Ja się cieszę z tego względu, bo potrzebowałem nowej świeżości, potrzebowałem Polaka w narożniku i potrzebowałem kogoś, kto ma bardzo dużo doświadczenia i fach trenerski w ręku. Andrzej widać, że ten fach ma. Widziałem, jak pracuje z Patrykiem Szymańskim, słyszałem jego podpowiedzi w narożniku. Patryk nie zawsze te wskazówki wykorzystywał. Natomiast ja uważam się za jednego zawodnika i mam nadzieję, że ta młodość nasza, wspólna, jeszcze z Pawłem Kłakiem, naprawdę przyniesie efekty. Znany jesteś z tego, że do wszystkiego podchodzisz mega poważnie, 150% zaangażowania, teraz pewnie jest zresztą podobnie. No to, że przyjechałem tutaj do Stanów 2,5 miesiąca przed walką, zostawiłem dzieciaki, za którymi naprawdę strasznie tęsknię. Naprawdę jest czasami ciężko, ale wiem, że poświęcenie, ja się w życiu nauczyłem tego, że trzeba płynąć pod prąd, tak? Z prądem płyną śmieci, tak jak z rzeką, jak rzucisz śmieci do rzeki, to płyną, tak? Czasami trzeba płynąć pod prąd, żeby gdzieś tam dojść. I mówię, trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu, ja poza tą strefę komfortu jestem nauczony wychodzenia przez całe swoje życie, bo musiałem zawsze walczyć o swoje od najmłodszych lat i mówię, jestem do tego przyzwyczajony, wiem, że nie jest lekko, ale wiem, że to przynosi efekty i wiem, że teraz również to przyniesie efekty. To w takim razie powodzenia podczas tego ostatniego etapu przygotowań, no a później już w Houston. Bardzo dziękuję.